Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj uroczystość 50-lecia naszego chłonu w imię świętego Jana Pawła II. Ale życie jest także raz wesołą, raz smutną. I niestety dzisiaj otrzymaliśmy informację, że nasza siostra, Witka Olga, tragicznie zginęła. I dlatego rozpoczniemy to nasze świętowanie modlitwą za jej duszę. Proszę powstać. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszych. Amen. Dziękuję. Obchody 50-lecia chóru katedralnego św. Jana Pawła II w Lwowie. 21 listopada w uroczystość Chrystusa Króla oraz w przeddzień wspomnienia liturgicznego świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej, chór lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny obchodził swoje 50-lecie. Chór został założony w 1971 roku przez pana Bronisława Pacana, który był wówczas asystentem ówczesnego organisty Józefa Nowakowskiego. Pan Bronisław Pacan zgromadził pod gmachem katedry utalentowanych muzycznie przyjaciół i znajomych, wybrał repertuar i rozpoczął w ten sposób historię, która toczy się już od 50 lat. W tym czasie w chórze zaczęły śpiewać nie tylko dzieci, ale także wnuki pierwszych chórzystów. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa wraz z proboszczem Bazyliki Metropolitalnej księdzem Janem Niklem oraz z kapłanami, którzy kiedyś posługiwali w katedrze lwowskiej, a teraz przybyli, aby rozdzielić radość świętowania jubileuszu działania chóru świętego Jana Pawła II. Kazanie podczas mszy świętej wygłosił ojciec kanonik Marcin Staniszewski z diecezji toruńskiej, wieloletni przyjaciel chóru świętego Jana Pawła II z Lwowa. Muzyka ma na tyle nie zaspokajać emocje i uczucia człowieka, ale muzyka i śpiew liturgiczny ma nas uświęcać. Ona ma nas przenosić na wyżyny nieba. I tak to czyni od 50 lat chór katedralny, który powstał w bardzo trudnych czasach, przecież totalitaryzmu i otwartej wojny z Kościołem i z wszystkim, co tyczy się Boga. I przepraszam w tym momencie za osobistą dygresję, kiedy mówimy o tym przenoszeniu muzyki i to, co ma czynić właśnie chór. Za osobistą dygresję przepraszam. Kiedy po raz pierwszy nawiedziłem katedrę lwowską prawie 20 lat temu, usłyszałem piękny i doniosły harmonijny śpiew i muzykę. Pieśni Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa. Podczas odsłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Pojawiły się w moich oczach łzy. Nie były to emocje. Ale moja dusza dzisiaj wiem, przeniosła się do nieba. Skąd niebowzięta odbiera cześć i chwałę jako królowa nieba i ziemi. Dziękujemy dziś Panu Bogu za tę pomoc w przeżywaniu liturgii niebieskiej, którą okazuje nam chór katedralny. Po mszy świętej odbył się krótki koncert chóru, a wielki jubileuszowy występ chóru świętego Jana Pawła II z towarzyszeniem orkiestry odbył się dzień wcześniej w Pałacu Kurii Metropolitalnej we Lwowie. W koncercie wziął udział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, a także liczni goście i przyjaciele chóru. A także liczni goście i przyjaciele chóru świętego Jana Pawła II z Lwowa.